Tutaj żadnych sukcesów nie można było liczyć na rok covidowy. Złożyliśmy do agencji do pomocy, jednak bydło simentalskie z bydłem mięsnym nie dostaliśmy, ale jednak były dobre perspektywy dobrej ceny mleka. Coraz drożejące bydło mięsne dało takie efekty, że ta mała obora ma szansę się utrzymać. Ta rasa właśnie dobrze się zachowuje na pastwisku, odporniejsza na choroby, odporniejsza na inne podatne, niepodatna na zdrowotnie jest lepsza. Że gospodarstwo chowa dwukierunkowo i opasy i mleko, jedno drugie się uzupełnia, z drugim się uzupełniają. I właśnie ta rasa najbardziej od wielu lat wybrana, nadal jest ciągnięta i nadal uważam, że jest właściwy wybór, był 20 lat temu. No, korzystamy z oceny, głównie z oceny. Jeśli chodzi o doradztwo żywieniowe, jest trudno, bo to jest na tym terenie rasa jest trochę inna jak HF, ale korzystamy z oceny. W tej chwili mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o pak, nacielność, zwłaszcza małe obory, gdzie lekarz przyjeżdża bardzo rzadko, nieraz na pół roku go nie ma i badanie przez lekarza było bardzo drogie, bo z dojazdem. A tak ocena z mleka jest najtaniej, nas wychodzi. Ale także i poziom mocznika, i ketoza, a także somatyka są bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o przyszłość, jest dość niejasna, bo to ma obora i wszystko zależy od dochodów, od zysków z tego gospodarstwa. W tej chwili, jeszcze rok, dwa lata temu te szanse były małe. W tej chwili wyrównały się ceny, jak mówię, mleka. Zmieniliśmy mleczarnię dwa lata temu na inną. Przeszliśmy z Nowrosjała do Koła. I ceny, jak powiedziałem, bydła opasowego znacznie poszły w górę. W tej chwili sięgają już tych cen, które były bardzo dobre. Także są perspektywy. Jak będzie na przyszłość, trudno powiedzieć jeszcze w tej chwili. Są szanse, są duże szanse, że przetrwa ta obora.